Dzień dobry Państwu, kolejny odcinek z otwierania paczek, tym razem mamy Bundesligę, tym razem mamy Golda 1, niestety nie udało się wbić elity, no i tyle, po prostu nie zawsze się udaje, akurat tamten weekend się nie dało, szkoda, że akurat teraz dali Bundesligę, bo podejrzewam, że kolejna będzie Aboliga właśnie francuska, bo Serie A, no niewiele ich już zostało i akurat one mnie o wiele bardziej interesują niż Bundesliga, a ja w ten weekend grać nie mogę, oczywiście wiadomo z jakich względów, bo jadę do Warszawy na turniej, więc no niestety zobaczymy, no liczę na to, że może to będzie Serie A, to jeszcze bym przebolał, ale ta Liga Francuska by mnie interesowała, ale dobrze, no zobaczmy co nam tu dadzą, najpierw mamy piki oczywiście, więc zobaczmy, jest, gold jedynka, no i co, no fajnie jakby lewy wpadnie, jakby był Polak Rodak, nie pogniewałbym się, raczej u mnie grać nie będzie, no bo ja nie mam składu pod Bundesligę. Ale mamy też Sabitzera i mamy Baku. Czekaj, Futbin. Standardowa procedura. Tu trzeba się wszystkiego dowiedzieć. Zaraz zobaczymy, ile oni są warci. No, ładuj tą stronę. Baku. Zaraz zobaczymy. O, Baku tylko 52 tysiące. Szczerze, spodziewałem się, że trochę więcej. No dobra, no to trochę dziwne jest. A zobaczmy tego Sabitzera. Sabitzer 80. No to wybór jest prosty. W tym przypadku i tak u mnie nie pogra, chociaż statystyki mają przepotężne ci zawodnicy. No dobrze. Polak Rodak. Jest Neumayer. No i Neumayera bierzemy, tu się nawet nie zastanawiam. No SBC, wiecie, no 95 overalla piechotą nie chodzi. No dobrze, mamy jeszcze 300 tysięcy na koncie, tak swoją drogą. I ja teraz, zresztą pokażę wam zaraz skład jaki grałem, tylko jeszcze za Division Rivals sobie odbiorę nagrody. Tyk. Oczywiście bierzemy paczki. Ostatnio z tych paczek całkiem fajnie dropiło. A mój skład wyglądał następująco. Oczywiście patrzyłem sobie na to, co mi tam podsyłacie, jakie rady. Ale zrobiłem sobie Dalglisha i grałem grałem różnie. Grałem albo piątką obrońców, gdzie w środku miałem tą trójkę i na bokach był Navas z Vasquezem. Albo grałem 4-4-2 w diamencie i Vasquez wtedy był jako CMF. W ogóle Vasquez bardzo fajny, bardzo uniwersalny, staty ma naprawdę dobre. I Jorente na DMF-ie zawsze. No i w ataku grałem Dalgliszem i Carrasco. Powiem wam tak, że Mounta będę chciał zmienić, no bo już nie jest jakiś super szałowy, no to 3x3 u niego to jest... On ma 3x3 chyba, tak? 3x4, no to te 3 gwiazdki sztuczek to jest lipa trochę. Fekir? Bardzo mi przeszkadzał na początku, później już trochę większego przekonania nabrałem, ma świetne uderzenie z lewej nogi. Carrasco również na początku trochę słabo, później musiałem im te style motorniczy dać, bo w innych stylach oni nie dawali rady przez swoją... Oni równowagę chyba mają nie za dobrą, zobaczmy jeszcze jak Fekir, bo u niego akurat... nie no, u niego równowaga 99, ale jak sobie spojrzymy na takiego Carrasco, to on miał równowagę 81 i teraz jak mu ją zwiększyłem o dychę, to zupełnie inaczej się nim gra. No i to jest mój skład, więc wiecie, ja tym składem równie dobrze mogę grać w kolejnym Food Champions za tydzień i nie będę jakoś super odstawał, no ale mimo wszystko, zobaczmy, może coś dropnie. Ja tak samo nie robiłem SBC z Bundesligi, bo najzwyczajniej w świecie, no nie mam nikogo z Bundesligi, musiałbym znowu cały skład przebudowywać, nie ma sensu, zobaczmy co z tych paczek wypadnie. Okej, okay, mamy informa, tak się zastanawiałem co to jest, najpierw myślałem, że może ikona na katy się trafi, ja w sumie bekę bym miał lekko, ale nie, nie wiedziałem, że tu jest jakiś, co on tam doi, to ja nie wiem, Hudsona chyba, nieważne. Okej, okay. No dobra, no mamy informa, no w sumie 78 overalla to się raczej na nic nie nada, ale niech będzie, no, zawsze to lepsze, no już 3 paczki otworzyłem i taki shit na razie dostaję, zobaczmy w tej co będzie. No są ekrany również, no wielkie szaleństwo. Francja. Pogba? Pogba już? No, to już lepiej. On już jest nic nie warty, ale zawsze to 86 overalla, nie? Zawsze to 86 i jeszcze Milinkovic Savic, no i to jest dobra paczka. No, Pogba już tylko 30 tysięcy, ale mówię, tutaj overall ma znaczenie. Dobrze, no to teraz zostały nam dwie paczki za 100 tysięcy. Na sam koniec. Zobaczmy, czy coś dropnie. No dzisiaj krótki odcinek. Widzicie, no mówię, ja za bardzo na tą Bundesligę się nawet nie nastawiałem, więc no mamy ekrany, super szaleństwo. No może będzie ktoś dobry, Brazylia.
HPO, nie wiem kto to jest. Aha, no tak. Także tego. No dobra, ostatnia paczka. No widzicie, że dzisiaj no nie jest to samo, to nie jest to to samo otwarcie co ostatnio. No może ta ostatnia paczka coś tu uratuje. No już wiemy, że to nie jest TOC. Gulasz, no oczywiście. No denne są te paczki za 100 tysięcy. Ostatnio nic w nich nie trafiam. Nie powiem, no po prostu są denne. No i tutaj nie wiem, co bym musiał mieć w środku. Jeszcze jest Rodri. Dwóch gości 84, a reszta to jest jakiś shit tak zwany. I oczywiście moi ulubieńcy. No dobrze, no to co? No ja po prostu sobie w takim razie porobię paczki. Jeżeli będzie Liga Francuska, to sobie zrobię, albo niezależnie teraz, z racji, że nie będę grał Food Champions, to zrobię sobie paczki z ikon swapów, gdzie tam macie, wiecie, te ileś tam 84 plus i tak dalej. I z tego sobie otworzymy najwyżej. No bo wiadomo, Serie A to Ronaldo, a w Ligę mamy Mbappé na 100% i może będzie Neymar też w tej drużynie sezonu, więc no to są takie karty, które... No na które bym chciał zapolować, już pomijając sam fakt, że ja mam tego Mbappe zwykłego, nie? I w sumie jakby taki Neymar mi się trafił do kompletu, to bym mógł sobie ten atak fajnie poukładać. Tyle, trzymajcie się, hej, hej.